1962 roku rozpoczął swoją działalność bar szybkiej obsługi, bar Barbara, właśnie w tym miejscu. Funkcjonował do lat 90. Przychodziłem tutaj niezwykle często w latach 70., w latach 80. Jadłem bigos za 19,50, a na antresoli jadło się słynny krem sułtański. To była słodka, bita śmietana z rodzynkami. Wszyscy wrocławianie znali ten bar, wszyscy wrocławianie umawiali się przed Barbarą, gdzie stał zegar. Dziś ten zegar można obejrzeć przy ulicy Grabiszyńskiej, przy naszej zajezdni. W XXI wieku to miejsce było opuszczone i trochę momentami straszące. Dlatego właśnie w 2011 roku, kiedy wygraliśmy konkurs na bycie Europejską Stolicą Kultury, podjęliśmy decyzję o remoncie i o tym, że Barbara, teraz już nie Barbara, tylko Barbara, stanie się siedzibą Europejskiej Stolicy Kultury, swoistym infopunktem, miejscem spotkań. Posadziliśmy 17 drzew. W 2015 roku Barbara została ponownie uruchomiona i do dziś służy sztuce i kulturze Wrocławia. Barbara jest jedną z takich pozytywnych pozostałości, tak zwanym dziedzictwem, materialnym dziedzictwem Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury. Przypomnę rok 2016, już 5 lat temu. Tych pozostałości, pozytywnych pozostałości, tego legacy jest we Wrocławiu bardzo dużo. Przypomnijmy Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Teatru, kilka bibliotek, kilka nowych domów kultury, Narodowe Forum Muzyki, czy remont Teatru Kapitol, Nawa Oskara Zięty, Pasaż Ruska 46, gdzie jest wiele pracowni artystycznych i zbiór dawnych wrocławskich neonów. Zadbałem też o to, żeby w 2016 roku Poczta Polska wydała znaczek związany z Europejską Stolicą Kultury. To właśnie tenże znaczek pocztowy, bardzo cenny i trudno dostępny. Narodowy Bank Polski wybił też kilka monet. To jedna z nich, maleńka, 100-złotowa, ale dlatego 100-złotowa, że złota. To jest złote 100 złotych na Europejską Stolicę Kultury. A ta niepokaźna książka, zwana leksykonem wrocławskim, jest też dziełem związanym z rokiem 2016. Na pomysł wydania tego dzieła wpadł Andreas Wiesand, niemiecki badacz mieszkający w Kolonii, jeden z członków jury, które przyznało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Wrocławiowi. Otóż myśmy zgłębiali następujące kwestie w 2016 roku. Są różnego rodzaju deklaracje międzynarodowe gwarantujące prawa ludziom. Jest słynna powszechna deklaracja praw człowieka przyjęta przez ONZ w Paryżu w 1948 roku. Jest następnie dokument w 1950 roku przyjęty przez Radę Europy, mówiący o tego rodzaju prawach, które częstokroć dotyczą tak zwanego dostępu. Otóż cywilizacja, rozwijając się, mówi o tym, że ludzie powinni mieć powszechny dostęp do ubezpieczeń, do edukacji. Ciekawe jest to, że w żadnym z tych dokumentów, ani w powszechnej deklaracji, ani w konwencji europejskiej, nie ujęto kwestii dostępu do kultury. Wydaje się, że w XXI wieku, który jest wiekiem rządzonym w najlepszym tego słowa znaczeniu przez kulturę, także dostęp do kultury powinien być jakoś regulowany. I tym zagadnieniom, Culture and Human Rights, została poświęcona ta właśnie encyklopedia, wydana, opracowana przez Międzynarodowy Zespół Specjalistów. Ona była po raz pierwszy prezentowana tutaj, w Barbarze, w 2016 roku, w ten sposób. Jakikolwiek, ktokolwiek zajmuje się prawami człowieka i kwestią dostępu do kultury, jakikolwiek naukowiec na świecie zajmuje się tymi kwestiami, musi się powołać na leksykon wrocławski. 2016 rok. W Barbarze mamy kolekcję mebli użytkowych polskich projektantów, polskich designerów. To taboret Oskara Zięty. Oskara znamy, pamiętamy, lubimy, cenimy ze względu na przykład na jego nawę umieszczoną na Wyspie Daliowej, to dziedzictwo Europejskiej Stolicy Kultury. A ten taboret i wiele innych mebli Oskara Zięty wykonanych jest w innowacyjnej technologii wymyślonej przez Oskara. To jest technologia FIDU, Freie Innendruck Umformung. To jest stal nadmuchiwana powietrzem.
konstrukcja bardzo lekka, bardzo wytrzymała. 2015, a przede wszystkim 2016 rok, kiedy Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury, to jedne z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Przypomnę, że w 2016 roku przygotowaliśmy ponad 4000 projektów. Nie było do tej pory innego miasta europejskiego, które będąc stolicą kultury miałoby więcej projektów niż Wrocław. I to były projekty, powiedziałbym, bardzo różne, bo i w centrum, tak jak na przykład Barbara, i na obrzeżach Wrocławia. Były Czerwone Dywany, czyli Olimpiada Teatralna, czy Europejskie Nagrody Filmowe, ale były też przedsięwzięcia skromne. Przygotowaliśmy całą infrastrukturę, dzięki której przedszkolaki i seniorzy mogli występować w parkach wrocławskich. Wtedy uruchomiliśmy słynny projekt mikrograntów, kiedy po raz pierwszy ktoś mógł się ubiegać o niewielkie pieniądze, żeby jakieś przedsięwzięcie artystyczne czy kulturalne móc przygotować. I tak dalej, i tak dalej. To naprawdę fantastyczny okres. W 2015 roku Wrocław odwiedziło 2,5 miliona turystów. Ja postawiłem nam wszystkim takie zadanie, że w 2016 roku powinniśmy dwukrotnie zwiększyć liczbę turystów. Trudno uznać, czy nam się powiodło, czy nie, dlatego że przypomnę, 2015 2,5 miliona turystów, 2016 4 miliony 900 tysięcy, więc 100 tysięcy zabrakło, ale już w 2017 roku między innymi dzięki temu, że byliśmy Europejską Stolicą Kultury, przekroczyliśmy już 5 milionów turystów. W 2016 roku weszliśmy do międzynarodowego obiegu. O Wrocławiu zaczęło się mówić jako o prawdziwej europejskiej metropolii, właśnie z tego powodu, że ten projekt Europejska Stolica Kultury był tak udany. Oczywiście były też wpadki, na przykład sama inauguracja, kiedy kuny przegryzły kabel elektryczny i w pewnym momencie zabrakło nam energii, było też innego rodzaju wydarzenia, ale summa summarum to naprawdę wspaniały rok dla Wrocławia.